Cześć. Czy kleszcz zabija? Pytanie wydaje się być śmieszne, dziwne, zaskakujące i odpowiedź nasuwa się sama, że nie. Witajcie w mojej kuchni, Edyta z Zielonego Detoksu. Witam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy jest ktoś tutaj ze mną. Pytanie, czy kleszcz zabija? Czy kleszcz zabija? Czy kleszcze zabijają? Dlaczego jestem tutaj dzisiaj z Wami? Jestem tutaj dzisiaj z Wami, ponieważ Asia powiedziała, że ona nie będzie więcej się za mnie tłumaczyć. Więc jestem dzisiaj ja, żeby Was przeprosić za to, że paczki, na które czekacie z kleszczem Akysz, jeszcze do Was nie doszły. Jesteśmy zaskoczone bardzo pozytywnie, bardzo Wam dziękujemy za ilość zamówień, jaka spływa do nas na ten produkt i brakło nam tego produktu na magazynie. Dorabiałyśmy go na CITO i w tej chwili Asia właśnie wwiezie go do naszego magazynu i będzie u nas w magazynie jeszcze dzisiaj i dzisiaj będzie do Was wychodził. Dlaczego mówię o kleszczach? Jest to temat, o którym mówią wszyscy teraz i my żyjemy w zielonym detoksie bardzo kleszczami. Nie wiem, czy można powiedzieć, że żyjemy kleszczami, bo to trochę brzmi, jakbyśmy się żywiły kleszczami, ale szczerze powiedziawszy, wychodzą mi już kleszcze uszami, więc można tak powiedzieć, że żywimy się kleszczami. Skąd ten temat się wziął? Tak jak na początku powiedziałam, byłam na spacerze z wnukiem i on ma 4 lata i mówi do mnie tak: babciu, czy kleszcz zabija? I pierwsza odpowiedź, jaka mi się nasunęła, to nie. Oczywiście, że nie. Nie ma takiej możliwości, żeby kleszcz zabijał. Ale później przemyślałam to pytanie, i chyba odpowiedź powinna brzmieć tak. Kleszcz zabija. Może to nie jest śmierć natychmiastowa, jak od dinozaura na przykład, bo przecież wiadomo, że dinozaury zabijają. Ale na pewno tak. Mam tutaj na myśli choroby odkleszczowe czy pokleszczowe, czyli takie najpopularniejsze, które są i o których się najwięcej mówi w mass mediach różnego typu, czyli kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza oczywiście. Spotykam się też z takimi uwagami od klientów, od różnych osób, z którymi rozmawiam, od sąsiadów, że dawniej też były kleszcze i nikt na kleszcze nie umierał, ludzie żyli i wszystko było dobrze. Poczytałam trochę w internecie na ten temat i z tego, co się zorientowałam, to są udokumentowane informacje, że borelioza zabijała ludzi już 5000 lat temu. Więc nie jest to wymysł współczesnego człowieka. Współczesny człowiek tylko zdiagnozował, chciałam powiedzieć, ale nawet nie zdiagnozował, tylko nazwał tą chorobę, nazwał ją boreliozą, mówi o niej i potrafi ją leczyć. I teraz myślę sobie, kto łapie kleszcze, kto choruje na te pokleszczowe i odkleszczowe choroby różnego typu. I są to naprawdę bardzo różne osoby. Są to osoby młode, osoby starsze. Z czego to wynika? Moja mama nie musi wychodzić na zewnątrz, żeby złapać kleszcza. Ona może siedzieć cały dzień w domu, w ogóle nie wychodzić, jak się u nas w krakowskim mówi, na pole i ma 3 kleszcze na sobie. Skąd się to bierze? Kleszcze na niej przychodzą z osób, które są na zewnątrz i przynoszą te kleszcze, ale moim zdaniem wynika to z tego, że ona ma osłabiony organizm. Cześć dziewczyny, cześć, cześć, puśćcie mi serduszka,
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Powiedzcie mi, wczoraj, Asia, wczoraj to był live, albo przedwczoraj, przepraszam, bo już te dni mi tak szybko biegną, robiła taką małą, szybką ankietę, jaki produkt chciałybyście w promocji. Było mnóstwo odpowiedzi, mnóstwo informacji. Najczęściej przejawiał się nasz oczywiście sztandarowy Andrographis, ale też były probiotyki. Proszę dajcie znać, który produkt chciałybyście w zestawie, który produkt chciałybyście w zestawie dziewczyny, bo dyskusja jest u nas zażarta i gorąca, dlatego że te produkty, które w tej chwili sprzedajemy na kleszcza, dziękuję za serduszka, na kleszcze, powoli się nam wyczerpują. Kończymy te promocje, które są w tej chwili. One jeszcze będą do końca tygodnia, najprawdopodobniej. I niestety ja jestem tą złą, która wprowadza takie zasady kończące promocje, dlatego że mamy problem ze ściągnięciem półproduktów czy substratów do tych produktów, które sprzedajemy. Kleszcz Akysz, dziewczyny, witajcie, witajcie wszyscy. To są ostatnie produkty, jakie mamy w tym roku. Jest jeszcze ich tylko kilkadziesiąt sztuk. Więcej już na pewno nie będzie, ponieważ mamy informację od producenta, że nie ma jednego z olejków, które wchodzą w skład tego produktu. Więc jeżeli chcecie, zapraszam, biegnijcie. Jest do wyczerpania zapasów, dosłownie kilkadziesiąt sztuk. Więcej już najprawdopodobniej w tym roku nie będzie. Kiedy mówimy o kleszczach, cały czas mówimy o chorobach, na jakie zapadamy, łapiąc kleszcze. A my w Zielonym Detoksie chcielibyśmy, dzięki za serduszka, dzięki dziewczyny, dajcie znać, jaki produkt chcecie w promocji. Tak jak mówiłam, Asia robiła krótką, szybką ankietę i mówiła, że chcecie Andro albo probiotyki, albo może nie jaki chcecie, ale jaki jest Wasz ulubiony produkt. Dawajcie znać, wpisujcie w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony produkt Zielonego Detoksu. A ja już opowiadam, dlaczego tak się zawsze stresuje i denerwuje na osoby, które chcą się leczyć, ponieważ naszą misją, misją Zielonego Detoksu jest zapobiegać. My byśmy chciały, żebyście dziewczyny nie potrzebowały żadnych pomocy pokleszczowych. Chciałybyśmy, żebyście były na tyle zdrowe, silne i odporne, żeby kleszcze się Was po prostu nie imały. Cześć dziewczyny, cześć, witam serdecznie, puszczajcie mi serduszka, mi jest bardzo miło. Żebyście nie chorowały, dlatego mamy u nas na sklepie i kleszcz Akysz, którym można się smarować, a nawet trzeba się smarować, wychodząc na zewnątrz, który zapobiega przyczepianiu się kleszcza na skórę, ale mamy też zestaw na Candida. Dlaczego on jest najlepszy teraz na kleszcza? Dlatego, że organizm, który jest mocny, który jest zdrowy, nie będzie reagował na żadne pokleszczowe zapalenia. On będzie na tyle silny, na tyle zdrowy, że nawet ukąszenie kleszcza nie spowoduje tego, że zachorujecie. Nie wiem, czy wiecie, ale ja sprawdzałam statystyki i przyjmuje się, że w ciągu roku w Europie na boreliozę choruje 10 tysięcy osób. 10 tysięcy osób to jest średniej wielkości miasteczko w Polsce. Takie miasteczko, tyle osób ma, nie wiem, na przykład Ciechocinek, z tego co pamiętam, czy Wejherowo. Więc to jest tak, jakbyśmy pojechali na wakacje i okazało się, że całe miasto jest chore na boreliozę. Można tego uniknąć i staramy się o tym mówić u nas w Zielonym Detoksie, że można tego uniknąć poprzez wprowadzanie zdrowego trybu życia. Zdrowy tryb życia oznacza zmianę tego trybu życia. I to jest następna rzecz, która
dziewczyny jest do Was mega ważna. Kupujecie u nas produkty, kupujecie w konkurencji produkty, kupujecie w aptekach różnego rodzaju suplementy i to jest super, to jest naprawdę fantastycznie. Ale wierzcie mi, jeżeli te suplementy będą stały na półce, to nie pomogą Wam. Choćby kosztowały nie wiem ile i było nie wiem ile tych pudełeczek, to one Wam nie pomogą. Rozmawiam z klientkami, z osobami, które kupują u nas i nie tylko u nas różnego rodzaju suplementy i one przysyłają mi zdjęcia i mają całe półki różnego rodzaju suplementów. I ja się pytam, czy używasz ich, jakich używasz, jak stosujesz, opowiedz, jak one Ci pomagają. Nie pomagają, bo ja nie miałam czasu zacząć. Dziewczyny, żadna borelioza, żadne kleszczowe zapalenie mózgu, żadne inne odkleszczowe choroby nie będą nam straszne, jeśli będziemy się dobrze, zdrowo odżywiały. Dlatego pamiętajcie, zestaw na Candidę, w tym zestawie są probiotyki, 3 paczki probiotyków, są olejki, olejek na Candidę i olejek na odrobaczanie. I ten zestaw kosztuje jedynie 149 zł. Ale on pomoże Wam zacząć zdrowy tryb życia. Pomoże Wam zrobić porządek w organizmie. Napiszcie proszę, jaki jest Wasz ulubiony produkt. Czy to jest jeden z tych wymienionych? Dajcie mi komentarze, napiszcie proszę. Jaki jest Wasz ulubiony produkt zielonego detoksu? Czy macie jakiś taki, który już jest u nas długo, bardzo długo? Na naszej stronie, czy może z tych nowych, które wchodzą dopiero do nas, do naszej oferty. Dajcie znać, napiszcie w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony produkt. Proszę, dziewczyny, zróbcie to dla mnie i napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony produkt zielonego detoksu. Zapraszam do wpisywania takich uwag, albo do zadawania pytań. A ja wracam do mojego monologu. Mamy też u nas w sklepie zestaw, u nas się nazywa to zestaw odkleszczowy czy pokleszczowy, już Wam dziewczyny powiem dokładnie, zestaw kleszczowy i w skład tego zestawu wchodzi Andro, czyli nasz flagowy produkt i olejek tymiankowy. Olejek tymiankowy pomoże Wam zapobiegnie, tak, temu, żeby kleszcz się przyczepił na Waszą skórę. Natomiast Andro proponuje zażywać zaraz po tym, jak zobaczymy, jak znajdziemy kleszcza. I proponuje nie czekać na to, czy się pojawi rumień, czy się nie pojawi rumień, ponieważ są też badania, które pokazują, że borelioza jest diagnozowana u osób, które nie miały rumienia. Więc jeżeli chcemy zachować zdrowie, a ten kleszcz się w nas wbije, to proponuję profilaktycznie zażyć nasz Andrografis. Jeśli nie macie naszego Andro, proponuję wzmacnianie odporności. Tam również jest Andrografis w składzie razem z ashwagandą i boswellią i to super też zrobi. Więc te dwie rzeczy. Pierwsze, zabezpieczamy się po ukąszeniu kleszcza, dziewczyny, czyli zażywamy jakieś zioła, ja proponuję Andrografis. I druga rzecz, jaka jest po ukąszeniu kleszcza, obserwujemy się. Czy coś się dzieje, czy się coś zmienia, czy nie. Dajcie mi informacje, dajcie mi znak, czy jesteście, czy macie do mnie jakieś pytania. Może w międzyczasie będę mogła Wam odpowiedzieć. No i oczywiście napiszcie do mnie, proszę, czy macie jakiś ulubiony produkt u nas na stronie. Napiszcie, dziewczyny, do mnie w komentarzu. Hej, cześć, witajcie, witajcie. Puśćcie mi serduszka. Jest mi wtedy bardzo miło. Dajcie mi znać, że jesteście, że mnie słychać. Dajcie mi znać, że mnie słychać. Bo ja jestem jeszcze świeżynka w live'ach i może czegoś nie uruchomiłam.
i mnie nie słychać. Dziękuję Ci, Halino, bardzo serdecznie, że napisałaś komentarz i przynajmniej wiem, że mnie słychać. Zielony detoks. Czy to od marihuany? Bo nie wiem, czy dobrze trafiłam. Halinko, jeśli mogłabyś wyjaśnić, co to znaczy od marihuany, to byłabym Ci bardzo wdzięczna. Dziewczyny. Kleszcz. Jest teraz sezon kleszczowy. Zapobiegamy. Nie przez to, że nie wychodzimy na słońce, nie wychodzimy na łąkę, nie wychodzimy na spacer, nie wychodzimy do lasu. Nie. Wydaje mi się, że to najgorsze, co mogłybyśmy zrobić, żeby nie wychodzić. Myślę, że zabezpieczamy się, psikając się czy smarując się naszym kleszczem akysz. Proszę uważać na różnego rodzaju repelenty. Mogą uczulać, ale uczulam, żeby zweryfikować, czy nasz olejek, który otrzymacie, który zamówicie, nie uczula, bo też się tak może zdarzyć. To są w 100% naturalne produkty, więc za każdym razem, zanim zaczniecie używać czy zażywać więcej, trzeba zweryfikować to, czy on nie uczula. Mówię tutaj, czy mam na myśli olejki zwłaszcza. Zdrowie, czyli nie będziemy zapytać na choroby odkleszczowe czy pokleszczowe, jeżeli nasz organizm będzie silny, będzie odporny. Żeby organizm był silny i był odporny, musi być spełnione kilka warunków. I proponuję zacząć od tego, żeby odstawić na jakiś czas białe rzeczy, mąkę, cukier i sól. Gwarantuję Wam, dziewczyny, że odstawienie tych trzech produktów spowoduje ogromną zmianę w Waszym życiu. Ogromną zmianę. Ogromną zmianę. Zmianę na skórze, zmianę samopoczucia, zmianę w chęci wstawania, radości życia. Teraz jest wiosna, dni są coraz dłuższe, ale wiele się słyszy o depresjach. Na te stany psychiczne ma wpływ również nasza dieta, albo przede wszystkim nasza dieta. Mówi się o tym, że jelita są naszym drugim mózgiem. Więc sposób odżywiania również jest bardzo ważny. Spróbujcie odstawić na kilka dni te trzy rzeczy. Sól, cukier i mąkę i zobaczycie, jak zmieni się Wasza jakość życia. Do tego dołóżcie jakieś suplementy wzmacniające, albo odrobaczające, jak u nas na przykład w tym zestawie, o którym mówię, za 149 zł jest i to jest już końcówka promocji. Powtórzę to, dziewczyny, bo wspominałam o tym na początku, a widzę, że dołączają coraz to nowe osoby. Cześć Doroto! Cześć Doroto! Kolostrum i Mega Omega. No super, fantastycznie! Bardzo się cieszę. Mega Omega to jest naprawdę sztos. Też bardzo lubię ten produkt. Cieszę się, że jeszcze ktoś oprócz mnie lubi go bardzo. Dziewczyny, dawajcie znać jeszcze inne. Śmiało napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony produkt w zielonym detoksie. Zachęcam. Jak będziecie dużo pisać, jaki jest Wasz ulubiony produkt, albo jaką promocję chciałybyście, jakie zestawy chciałybyście w promocji, jakie produkty chciałybyście w promocji, przemyślimy to, przedyskutujemy i będziemy te promocje wstawiać. Zwłaszcza, że jak podkreślam jeszcze raz, naprawdę bardzo nam zależy na tym, aby Wam pomóc, a wiemy o tym, że pomaganie zaczyna się od sprzątania. Trzeba zrobić porządek w swojej głowie, w swoim życiu i potem będzie porządek w zdrowiu i my o tym wiemy, mówimy o tym. A więc jeszcze raz podsumowując, mamy w tej chwili na naszej stronie dwa zestawy w promocji. Jeden zestaw z andrografizmem, przepraszam, że tak mówię andro, ale jest mi po prostu krócej i łatwiej. Zestaw z andrografisem i z olejem tymiankowym i ten zestaw kosztuje 199 zł i drugi zestaw na Candidę, w którym są trzy probiotyki, dziewczyny, trzy opakowania probiotyków. Ja już mówiłam o tym, jeżeli śledzicie mnie, czy nas na Instagramie, czy na live'ach, te probiotyki to jest po prostu mega, mega produkt. Jedyny w swoim rodzaju. Nie spotkałam się z drugim takim nigdzie u konkurencji. Nie ma żadnych wypełniaczy, żadnych dodatków.
po prostu szczepy bakterii, które mają zasiedlić wasze jelita, a jak wspomniałam przed chwileczką, jelita to drugi mózg, więc to jest najważniejsze, żeby utrzymać jelita i mózg w zdrowiu. A więc Candida za 149 zł, koniec promocji dziewczyny jest w piątek, więc zachęcam, jeśli chcecie, zachęcam do kupienia. I w tym zestawie są te probiotyki, są te olejki, czyli olejek na kandidę i olejek na odrobaczanie. No i kleszcz akysz, o którym to jest olejek, 29 zł kosztuje u nas na stronie. Jest ostatnie w tym roku, kilkadziesiąt sztuk, więcej najprawdopodobniej nie będzie w ogóle, dlatego że nie jesteśmy w stanie otrzymać jednego ze składników, który wchodzi w skład tego olejku. Dziewczyny, dawajcie znać, jaki jest wasz ulubiony produkt na zielonym detoksie. Koniecznie dawajcie znać. Dziewczyny, Asia mi zawsze mówi, żebym ja dawała sobie telefon z góry, to wtedy nie będzie mi podbródków widać. A ja zawsze uparcie daję telefon z dołu. Napiszcie mi w komentarzach, albo w ogóle napiszcie do mnie. Napiszcie do mnie na Instagramie, bo udzielam się też na Instagramie ostatnio. Napiszcie do mnie, który profil mam korzystniejszy. Prawy, lewy, góra, dół to nie profil, wiem. Ale dajcie znać. Napiszcie przede wszystkim, jakie produkty z zielonego detoksu lubicie. Które produkty to są wasze ulubione. Proszę przypomnieć, jak powinno się przeprowadzać odrobaczanie. Aniu, jest kilka kroków odrobaczania. Przede wszystkim należy nawodnić organizm. Potem należałoby podjąć to tak zwane właściwe odrobaczanie, czyli zażyć produkty, które służą odrobaczaniu. Mamy ich kilka u nas na sklepie. A potem wzmocnić organizm. Czyli to są takie trzy etapy. Jeżeli jesteś zainteresowana, bo to też jest ważne, powiem tak, każdy sposób odrobaczania jest super, naprawdę. Jeżeli tylko zaczniecie cokolwiek robić w tym względzie, czyli nawodnić organizm, potem można kupić u nas Andrographis, można kupić Parakillera, można kupić inne produkty, które służą odrobaczaniu i potem wzmocnić organizm, na przykład naszymi probiotykami. I to jest super, i to jest dobre, i organizm na pewno na tym skorzysta. Ale jeżeli już mam Cię tutaj, Aniu, i pytasz o to, to fajnie byłoby, gdybyś napisała do nas maila na kontakt@zielonydetoks.pl i tam kilka słów o swojej diecie napisała. Czyli jak wygląda Twój normalny dzień? Co normalnie jesz w ciągu dnia? I to jest ważne, bo to są te rzeczy, o których wspominałam. Ważne by było, żeby na czas odrobaczania wyeliminować zwłaszcza cukry. Jeżeli napiszesz do nas, dziewczyny tam na kontakcie, na pewno Ci pokierują, dadzą Ci linki i informacje, które produkty byłyby dla Ciebie najlepsze. Ale jeżeli nie chcesz pisać, to zachęcam do kupna u nas na stronie na przykład Parakillera, czy na przykład Andrographisu, czy na przykład kurkumy. Kurkuma naprawdę też świetnie odrobacza i można ją używać bezpiecznie. Ona też będzie wzmacniała i to może być taki jeden produkt, który zrobi, nie chcę powiedzieć wszystko, ale zrobi dużo. Więc jeżeli chciałabyś, Aniu, proszę bardzo, kochani. Jeżeli chciałabyś, Aniu, zacząć i zrobić to tak w miarę kompleksowo, to myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Jeżeli chciałabyś dokładniejszych informacji, to zachęcam na kontakt i tam na pewno Ci pomożemy i poprowadzimy. Dziewczyny, jaki jest Wasz ulubiony produkt? Aniu, a Ty masz jakiś ulubiony produkt? Masz u nas? Już kupowałaś coś? Proszę napisz, czy masz jakiś swój ulubiony produkt. Może on jest bardzo dobry na odrobaczanie, a ja niepotrzebnie się tu produkuję i sugeruję Ci coś innego. Daj znać, Aniu, czy masz jakiś inny produkt, który lubisz. Jakiś inny albo ten, o którym wspomniałam. Dzień dobry, Beato. Cześć. Wszystko lubisz. No to super. Bardzo się cieszę, że pomagają Wam nasze produkty. Naprawdę jest to dla nas mega ważne. Prosimy o informacje, że pomagają. Prosimy o lajkowanie. Jeżeli dziewczyny kupujecie u nas na Allegro,
to dla nas jest bardzo ważne i jesteśmy Wam bardzo wdzięczne za wszystkie opinie, jakie zostawiacie na Allegro. Dlatego, że Allegro promuje w pewien sposób, tak samo jak Facebook zresztą, strony, firmy, które mają dużo lajków, które mają dużo pozytywnych opinii. Więc jeżeli możecie, jeżeli kupujecie tam, bo tam jest Wam łatwiej, wygodniej, szybciej, to bardzo prosimy i jesteśmy mega wdzięczne za każdą gwiazdkę, którą zostawiacie na Allegro i jesteśmy mega wdzięczne za każde serduszko, które do nas płynie. Dziękuję, Sylwio. Odporność jest better. No pięknie. Bardzo mnie cieszą takie odpowiedzi, Sylwio, dlatego że to znaczy, że nasza marka Better również się wśród Was przyjęła. I Sylwio, nie było Cię na początku, ale mówiłam o odporności dużo i mówiłam, że jest ona mega ważna w kontekście kleszczy, w kontekście zdrowia i w kontekście takim, że jeżeli nasz organizm jest silny, zdrowy, nie straszne nam wszelkiego rodzaju odkleszczowe choroby. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, a o czym zapomniałam? Jeszcze raz chciałam Was przeprosić, bo jest nas teraz tutaj więcej, za to, jeżeli nie otrzymaliście jeszcze olejku Kleszcz Akysz, to czerpał się nam zapas tego olejku i musiałyśmy go dorobić biegusiem. I jest w tej chwili doręczany na magazyn. Mam obietnicę, że jeszcze dzisiaj będą wychodziły te zamówienia do Was. Wczoraj nawet o 21 w nocy byłam na gorącej linii z magazynem. Jeżeli śledzicie nas na Instagramie, to wiecie o tym. Więc dzisiaj te olejki mają, ten olejek ma do Was wychodzić. Jeżeli ktoś, któraś z Was kupiła u nas w poniedziałek, a nie otrzymała jeszcze, to przepraszam bardzo serdecznie. To już dzisiaj będzie wychodzić, więc jutro, pojutrze najpóźniej spodziewajcie się. O, dziękuję Aniu. Używasz probiotyki, olejki, herbatki i hydromoc. No fantastycznie, hydromoc jest super na początek odrobaczania. Olejki, nie wiem jakie masz olejki, ale one mogą być dobre w kontekście tego koru, czyli tego najważniejszego odrobaczania. Jeżeli masz olejek na odrobaczanie albo olejek na kandidę, to on się świetnie nada. I probiotyki, czyli masz już zakończenie odrobaczania. Czyli Aniu, tak naprawdę nie wiem ile tego masz, tak? Ale na początek masz naprawdę wszystko, już możesz zaczynać. I przypominam, że wszystkie te trzy fazy powinny trwać taką samą ilość czasu. Czyli jeżeli nawadnianie organizmu trwa 21 dni, to tyle samo odrobaczanie i tyle samo wzmacnianie. Mogą to być krótsze cykle, ale ważne jest, żeby zachować te cykle w takiej samej ilości. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja cały czas pytam, jaki jest Wasz ulubiony produkt na zielonym detoksie? Proszę, wpisujcie. Cześć Marcin. Cześć Marcin, witam Cię bardzo serdecznie. Ja czasami też mam gorszy dzień i wiem, że każdemu może zdarzyć się taki. Ale miło Ci widzieć, zapraszam. Dobrze dziewczyny, czy macie do mnie jeszcze jakieś pytania? Beato, jestem zadowolona. Krem, serum, tak. Super, że wspomniałaś o tym, Beato. Chyba mniej mówimy w tej chwili o naszych kosmetykach. Mniej mówimy o naszych kosmetykach, ale są one naprawdę super. Ja używam. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie. Czy to, że używam, to służy, czy raczej nie kupicie. Jeżeli napiszecie mi, że nie kupicie, bo używam, to już przestanę mówić, że używam. Ale prawda jest taka, że używam. Sylwio, co najlepsze na wzmocnienie po odrobaczaniu? Probiotyki. Najlepsze po odrobaczaniu probiotyki. Oczywiście zachęcam do naszych probiotyków, tych, które mamy na stronie. Natomiast tak naprawdę to mogą być jakiekolwiek probiotyki, które kupisz sobie u konkurencji czy w aptece. Proszę, sprawdzaj uwagę, zwróć uwagę, sprawdzaj na skład. Zwłaszcza, żeby w probiotykach nie było zbyt dużo wypełniaczy, a zwłaszcza maltodekstryny, a wiem, że to się coraz częściej zdarza, ponieważ probiotyki się
brylują, zbrylają, robią się twarde i producenci, żeby uniknąć reklamacji od klientów, dorzucają dużo tego typu rzeczy do środka. Dziewczyny, książka, tak, tak Sylwio, tak, 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 odpowiadam tak, 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 a już Wam mówię, na co odpowiadam tak, tak, w książce, którą napisała Asia, jest wszystko dokładnie napisane, jak odrobaczać, jak przeprowadzać odrobaczanie, jakie są etapy, co na każdy etap. Jest tam szerokie spektrum produktów, które można w trakcie odrobaczania i po zażywać. Oczywiście są też opisane naturalne metody, ponieważ wzmacnianiem może być probiotyk, ale mogą być również, podpowiedzcie mi co, od pszczół, wyleciało mi w tej chwili z głowy, ale sobie przypomnę, to Wam powiem, albo podpowiedzcie mi. I jest mnóstwo w książce takich informacji, których nie ma nigdzie, albo się gdzieś tam przebijają w internecie. One są zebrane w jedno miejsce, do tak zwanej kupy, więc naprawdę polecam. Książka ma 400 stron, mnóstwo informacji i ja osobiście jestem polonistką i może to jest trochę zboczenie, ale ja uwielbiam książki, dlatego że mogę do nich wracać fizycznie. Czyli jeżeli czegoś potrzebuję, to ja wiem, że mam to w tej i w tej książce. Podchodzę, otwieram, sprawdzam, weryfikuję, szukam. Jestem też wzrokowcem, więc łatwiej mi jest te informacje zapamiętywać. Mam też książkę elektroniczną, więc jeżeli chcecie mieć w telefonie pod ręką, to też można ją kupić. Obydwie formy, jedna i druga, są jeszcze w promocji tylko przez kilka dni. W tej chwili 69 zł, cena docelowa to jest 99. Więc dziewczyny, jest kilka promocji w tej chwili u nas na sklepie. Zestaw na Candidę 149 zł, zestaw na kleszcz to w cenie 199 zł i kleszcz akysz olejek w cenie 29 zł i książka, która w tej chwili jest w cenie 69 zł. To jest po prostu cegła, tak jak mówię, 400 stron informacji o tym, w zasadzie, jak zdrowo żyć. Ponieważ wiemy z doświadczenia naszego zielono-detoksowego i ja mojego własnego, że odrobaczanie i oczyszczanie organizmu to jest podstawa. Wtedy nie straszne nam wszelkiego rodzaju kleszcze, kleszczowe zapalenia mózgu, boreliozy i inne choroby odkleszczowe. Pierzga, dziękuję, Bogusiu, dziękuję, kochanie. Pierzga, tak, na wzmocnienie organizmu. Dziewczyny, jaki jest Wasz ulubiony produkt z zielonego detoksu? Dajcie znać, napiszcie mi w komentarzach, jaka jest Wasza... Jaki jest Wasz ulubiony zielono-detoksowy produkt? Dawajcie znać. Dlaczego tyle mówię dzisiaj? Miałam mówić o kleszczach, a mówię o wzmacnianiu odporności i odrobaczaniu. Ponieważ jest takie zdanie, pod którymi podpisuję się obiema rękami, że jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Czyli jeżeli chcemy być zdrowe i chcemy żyć w dobrej formie, nie tylko fizycznej, ale również umysłowej, długie lata, to musimy wzmacniać nasz organizm teraz. Właśnie teraz, dziewczyny, to jest dobry moment. Teraz, teraz. Nieważne, co było, nie wiem, 5 lat temu, 10 lat temu, 2 lata temu, teraz. Teraz to, co jest teraz, jest najważniejsze. Dobrze, dziewczyny, rozgadałam się chyba dzisiaj. Powiedzcie mi, czy macie jeszcze jakieś pytanie do mnie? Czy chciałybyście coś wiedzieć? Dajcie mi znać w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony produkt na zielonym detoksie. Asia wspomniała, że planujemy, myślimy, czy chcemy zrobić dla Was jakiś nowy zestaw teraz, kiedy się te skończą. Więc dawajcie znać w komentarzach, jaki zestaw chciałybyście. Piszcie do nas na Instagramie, piszcie do nas na kontakt, czyli na maile, piszcie do nas na Facebooku.
lajkujcie nas, zostawiajcie nam opinie na Allegro. Bardzo za nie dziękujemy. Jest to dla nas wszystko mega ważne, ponieważ chcemy z naszym przekazem, z naszą informacją, z naszą pomocą docierać do jak największej ilości osób. To jest dla nas mega ważne, żeby pomagać tym, którzy są na to gotowi. Bo wierzę głęboko w to, że trzeba być gotowym na to, żeby pomoc przyjąć. Ale jeżeli nie dowiemy się o tym, że jest ktoś, kto chce nam pomóc, to też nie będziemy w stanie tej pomocy przyjąć. Więc przekazujcie informacje o nas. Kończą się promocje do końca tygodnia, czyli do piątku tym razem. Te trzy promocje, o których rozmawiałyśmy już dzisiaj. I do zobaczenia w takim razie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Całuję. Pa, pa.